Cześć, nazywam się Basia Parol i jestem fizjoterapeutą. Cześć, nazywam się Kuba jestem tenerem medycznym. Dzisiaj pokażemy Wam pracę z pacjentem, który ma konflikt udowu panewkowy. I pokażę Wam to zarówno w pracy leżance, jak i w pracy ruchowej. Ten materiał będzie podzielony na dwie części. Jedna część będzie wypuszczona teraz, właśnie w tym wstępie, w którym słuchacie i to będzie praca na stole, a drugi materiał będzie ze mną, typowo ruchowy. Zapraszamy do obejrzenia. Mamy tu realnego pacjenta, mamy tu Kubę, który ma 23 lata. Zebrałam z nim wywiad i okazuje się, że Kuba ma problem zarówno z biodrami, jak i z odcinkiem lędźwiowym, odcinkiem szyjnym, bóle podbrzusza, nasilające się zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Jeszcze ma troszkę bogatą historię chorobową, bo miał uraz jednej i drugiej stopy. Szósty rok życia, dobrze pamiętam, skręcenie lewego stawu skokowego. Tak? I siódmy rok życia złamanie śródstopia. Do tego mieliśmy w trzynastym roku życia wycięcie tłuszczaka na głowie. I to nie było poddane terapii. Okej, okay, czyli żyje własnym życiem. No i Kuba tutaj się skarży na jakieś dolegliwości w obrębie pachwiny prawej. Przy badaniu okazuje się, że mamy tutaj tu jest ok, ale w zgięciu biodra 90 stopni mamy ładny ruch rotacji zewnętrznej i ograniczenie rotacji wewnętrznej. Jak sobie wjechałam, to polpacenie też nie jest fajnie. Jest tutaj troszeczkę do zrobienia tkanek miękkich. Jeżeli chodzi o drugie biodro. Tutaj mamy objawy takie stricte z odcinka lędźwiowego, czyli coś w typie ryby bardziej odczuwalne jako napięcie, tak? narastające napięcie w obrębie biodra. Kuba tutaj się skarży na właśnie na odcinek lędźwiowy bardziej po lewej stronie, chociaż te dolegliwości, tak jak mówisz, one są różne, w zależności od sytuacji, od wykonywanej aktywności fizycznej, pojawiają się raz bardziej centralnie, raz z prawej, z lewej, wyżej, niżej. Czasem się pojawia właśnie pośladek, udo, lewe, takie typowe promieniowanie. Więc mamy tutaj sporo rzeczy do ogarnięcia, ale na potrzeby właśnie tego kursu zajmiemy się biodrem. Więc teraz tak, zobaczymy sobie, jak w ogóle tkaneczki. Tutaj są. Oczywiście, jeżeli mamy pacjenta w gabinecie, to robimy to bez ubranek, czyli w samej bliźnie pacjent zostaje. Czy tutaj coś się boli? Tutaj jest dużo napięcia. Tutaj mhm. już. jestem na więc pachwinowym. Często jest ta okolica uwrażliwiona. Daj mi teraz opór na moją rękę, czyli kolankiem tutaj na moją rękę. Mhm. Ok, puść. Tutaj w okolicy przyczepu mięśnia krawieckiego też mamy dużo napięcia. No I co możemy zrobić? Możemy sobie to po prostu nacisnąć i przytrzymać, czyli tak zwana technika inhibicji. Trzymamy, czekamy na rozluźnienie. Albo możemy po prostu pójść w stronę restrykcji. Czasem jest to nieprzyjemne dla pacjenta, więc można tutaj zwrócić uwagę, co pacjent będzie preferował. Albo w drugą stronę, czyli idziemy do techniki pośredniej, czyli idziemy do mniej ograniczonej części. I okay. dobrze. Puść nogę luźno. Daj mi teraz jeszcze przywiedzenie na moją rękę. Ok. Można sobie puść. Puść, puść, puść. Można sobie znaleźć mięsień, ściegno mięśnia przywodziciela długiego. Skierować się trochę bardziej do i poniżej więzadła pachwinowego. Wtedy trafimy na mięsień grzebieniowy. Teraz spróbuj tym kolanem pchnąć na tamten bark. Ok. I tutaj pójść teraz luźno. Pojawia się taka płaska struktura pod palcem. Będzie to mięsień grzebieniowy. I tak jak widać po Kubie nie jest to zbyt przyjemne. Ja wolę tutaj sobie znowu zrobić inhibicję, czyli wjeżdżam, naciskam i przytrzymuję. Już pod palcem mi się rozluźnia. Jak z bólem? Zmniejsza się. Zmniejsza się. Zdecydowanie. Ok. Dobra. Wyprostuj nogę. Daj mi ją luźno. Ja generalnie lubię sobie sprawdzać tkaneczki przez rolowanie, czyli sobie wprowadzam rotacji trochę wewnętrznej, zewnętrznej. Oczywiście nie wjeżdżam do żadnych granic, tylko wybieram ten środkowy zakres i sprawdzam, gdzie mam po prostu pod ręką bliższą restrykcję, czy dużo napięcia. Tutaj jeszcze jest między krętarzem większym kości udowej a talerzem dużo napięcia i to jest bardzo często spotykane przy konflikcie udowo-panewkowym. Tutaj też sobie wjeżdżam palcami, rozluźniam. Jak tutaj Kuba? Delikatnie boli. Zrobimy sobie jeszcze raz test fadir. Czyli wprowadzimy sobie późno różno. Wprowadzimy sobie zgięcie stawu biodrowego, dopóki nam miednica się nie ruszy. Przewiedzenie i rotację wewnętrzną. Teraz powiedz mi, jak tutaj coś kuba czujesz. Wróci ja to... nie boję, tylko delikatnie się nieczu. Ok. Dobra, czyli zlikwidowaliśmy ból i jak widzicie sama praca na tkankach miękkich nam pomogła. Jeżeli pacjent dalej by odczuwał ból, wówczas wprowadzam jeszcze często trakcję, trakcję w pozycji spoczynkowej. czy Mogę Wam tutaj to pokazać. Może być trakcja oczywiście bezpośrednia lub pośrednia. Ja tutaj sobie łapię na pośrednią bardzo często na początku bo jest po prostu mi jako terapeucie łatwiej. Czyli sobie ustawiam się powyżej kostek stawu skokowego i wprowadzam, późno nogę luźno, wprowadzam sobie zgięcie stawu biodrowego, czyli takie 30-60 stopni. Tak, odwiedzenie też 30-15 stopni i lekką rotację zewnętrzną. I to jest właśnie pozycja spoczynkowa dla stawu biodrowego. I pociągam wzdłuż osi kończyny dolnej. Taka trakcja będzie miała za zadanie zadziałać przeciwbólowo, ale też uwodnić obrąbek stawowy, który bardzo często jest tutaj usztywniony, traci na jakości. Czy odczuwasz to jako nieprzyjemne? Czy raczej przyjemne jest? Ok. Czasem pacjent może Wam się skarżyć, że go boli. To warto dopytać, bo najczęściej będzie bolał Wasz ucisk w okolicy piszczeli. Ok. Teraz możemy jeszcze spróbować zrobić trakcję bezpośrednią, czyli sobie zginamy nogę. Puść luźno. Puść bioderko luźno. Wchodzimy jak najbliżej pachwiny. Układamy rękę na ręku i pociągamy do siebie całe UDO. Możemy to zrobić statycznie, czyli pociągamy i trzymamy, albo pulsacyjnie. Najczęściej przynosi to fajną ulgę dla pacjenta. Pacjent mówi, że czuje, że puszczają tkanki, ale uwaga tutaj, jeżeli mamy pacjenta z dolegliwościami odcinka lędźwiowego. Tutaj możemy pogorszyć jego stan. Tutaj u Kuby mm, duża jest dominanta, jeżeli chodzi o plecki, odcinek lędźwiowy i odcinek szyjny. Dzisiaj go nie będziemy tak męczyć. Ok, opuszczamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o pracę taką typową z konfliktem udowopanewkowym, edukujemy pacjenta, na czym polega choroba, jakie ma e, zakazy, tak? czyli nie robimy skrajnych ruchów, czyli nie dochodzimy, nie rozciągamy tych końcówek z zakresu ruchu, zwłaszcza zgięcia i rotacji wewnętrznej. Poza tym fajnie jest wrzucić właśnie jakieś takie ćwiczonka, które ogarną całą miednicę, kręgosłup, bo tutaj przy pacjentach aktywnych dużo jest jakby przeciążeń w obrębie całej miednicy. Zbadaliśmy tutaj Kubę na początku, jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać, i się okazało, że ma dużo wyhamowań mięśniowych. Więc tutaj bardzo fajną robotę zrobi neurodiagnostyka. Ok, pokażę Wam taki krótki, e, krótką pracę, jeżeli chodzi o diagnostykę e, i stricte taką neuroterapię czyli opracowanie e, tkanek, opracowanie starych urazów. E, I tutaj u Kuby. Trzymaj tu nogi, proszę. Zostań tu, ja ciągnę do siebie. Jak widzicie, mamy problem już z mięśniami Kor. Trzymaj. Mhm, ok, wyżej. Teraz trzymaj nogi, zostań tu. To samo. I już sprawdziliśmy to. Dotnij swojej blizny na głowie. ją. Ok, odłóż rękę. I uwaga, trzymaj teraz. I mamy silne. Czyli mieliśmy wyhamowanie mięśniowe. Trzymaj. Ok. Mieliśmy wyhamowania mięśniowe, mieliśmy hipotonię lewej strony brzucha, tak? mięśni kor. I tutaj jakby to, co odpala, to co poprawia nam tą toniczność mięśniową, to jest stara blizna z 13 roku życia. I tutaj jakby się nam historia nawet składała do kupy, bo Kuba powiedział, że około od 15 roku ma silne dolegliwości bólowe w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Później doszed, doszła szyja, więc tak naprawdę my się teraz przerzucamy na terapię blizny na głowie. Tak jak widzicie, kuba ma tutaj bliznę po usunięciu tłuszczaka, i teraz sprawdzamy sobie przesuwalność skanek. Zobaczcie, tutaj wszystko stoi, czyli dociskam palcem skórę do kości czaszki i praktycznie zero ruchu w każdym możliwym kierunku. Sobie połóżmy tutaj palec i zobaczcie, wszystko się przesuwa. Tutaj mamy oczywiście w dół ograniczenie, restrykcje, ale tutaj, pozycja na boki, pozostałe kierunki są ok, więc opracowujemy tą bliznę. Po co ją opracowujemy? Jeżeli chodzi o konflikt udowo-panewkowy, to tak jak wspominałam Wam, bardzo ważny jest balans mięśniowy, jeżeli chodzi o mięśnie stożka ratatorów stawu biodrowego. U kuby się okazuje, że mamy dużo wyhamowań mięśniowych i hipertonii. Hipertonia, czyli takie nadmierne napięcie mięśniowe, hipotonia, z kolei wyhamowania mięśniowe. Jedno i drugie jest to nieprawidłowość, i próbujemy zbalansować te mięśnie, żeby one prawidłowo się aktywowały przy wszelkich aktywnościach ruchowych i żeby to centrowanie głowy udowej w panewce. Było jak najbardziej korzystne w przypadku Kuby. Kolejny etap to będzie też trening mięśni stożka rotatorów, który pomoże wzmocnić te mięśnie. Dzięki temu to centrowanie będzie zachodziło poprawnie i będziemy mieli efekt zwykle taki, że pacjent ma dużą poprawę, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe, czasem je wręcz likwidujemy. Jak widzicie, chwilka pracy, biznes zaczyna się ruszać, ale tutaj jeszcze mamy bliżej części centralnej, bliżej szwu strzałkowego, jeszcze sporo ograniczeń. jeszcze chwilka pracy. Opracowaliśmy bliznę na głowie u Kuby. Teraz sprawdźmy, jak to wpłynęło na toniczność mięśniową. Dobrze, utrzymaj. Mogi, okay, proszę. Ok, trzymaj. Ok, zrobimy odruch ucieczki. Trzymaj. Ok, i mamy normotonię, czyli mięsień prawidłowo się aktywuje. Trzyma napięcie, robimy odruch ucieczki i nam puszcza. Jesteśmy już po terapii u Kupy. Puściłam tam tkaneczki miękkie, także już nie mamy takiej wrażliwości w obrębie biodra i pachwiny. Zmniejszyły się dolegliwości bólowe. Jeżeli chodzi o toniczność mięśniową, to te mięśnie też fajnie nam odpaliły. Ta toniczność mięśniowa jest już prawidłowa. Jeszcze pozostaje nam przepracowanie ruchowe Stawu biodrowego, kolana i stopy prawej, ponieważ tam mamy pewne dysfunkcje, które trzeba po prostu przepracować ćwiczeniami. No i oddaję kubę do naszego trenera, który zajmie się wzmacnianiem, centrowaniem stawu biodrowego. Także kuba powodzenia. Dziękuję bardzo.